z Alei Sikorskiego w Zawierciu, jadąc od strony Urzędu Miasta na rondzie stulecia Zawiercia, będę jechał w prawo. Będę jechał w kierunku dworca BKP w Zawierciu. I mamy tutaj takie oznakowanie, którego generalnie osobiście bardzo nie lubię, aby w ten sposób znakować drogi. Mamy oczywiście znak ustąp. Tutaj na tym bypassie, na tym łączniku, którym omijamy sobie rondo, tu nie byłoby nic zdrożnego. Jak widzimy, wjeżdżając już na tą ostatnią prostą przed dworcem, również mamy znak ustąp. I ten ustąp, powiem szczerze, dla mnie tutaj jest absolutnie zbyteczny. Lepszym rozwiązaniem tutaj byłyby tak naprawdę separatory ruchu na tym pasie do przejścia dla pieszych. A wszystko to z bardzo prostego powodu. A mianowicie znaki ustąp pierwszeństwa mogą powodować to, że zjeżdżający z ronda mogą zaraz tutaj za wyspą chcieć zmieniać pas ruchu na prawy. Nie zezwala na to linia ciągła, ale w ich mniemaniu my mamy się zatrzymać i ich przepuszczać, aby tutaj mogli ten pas zmienić. A nie, nie można tutaj w tym miejscu tego pasa zmieniać. Dlatego moja propozycja jest taka, że tutaj na tym odcinku powinien się znaleźć separator ruchu, który mnie wyprowadzi na pas prawy, pojazdy po mojej lewej wyprowadzi pasem lewym.